No witam Państwa bardzo serdecznie, po raz kolejny, w tego samego dnia, tym razem blisko godziny 14. Jezus Maria, co to się dzieje w ogóle, że tyle vlogów jednego dnia? What the hell, pomidor, co ty ze swoim życiem robisz? Ty się naprawdę musisz w życiu bardzo nudzić, skoro cały czas coś nagrywasz, cały czas jakieś vlogi, gdzie ty nie pójdziesz, to jakiś vlog jest, nie? Taki jest już mój urok. Słuchajcie, to jest luźniejszy temat odnośnie jednej serii, którą już nagrywałem na kanale kiedyś i chcę z niej maraton zrobić na live'ach. Będzie to luźna pogawędka o Geksie. Tak, stwierdziłem, że porozmawiamy sobie o Geksie, o tej serii na PlayStation 1, która również miała swoje porty na Nintendo 64 i na dosyć znane lub nieznane za granicą konsole pokroju 3DO. 3DO to tak w ramach pewnego szybkiego wstępu, to jest konsola, która była w roku 1994 bodajże, albo 5, bo nie wiem, Gex chyba coś koło tego wyszedł. To w 1995 3DO to była jedna z najdroższych konsol, ponieważ była ona w cenie dzisiejszego PlayStation 4, nawet nie żartuję. No i dobra, i to jakby chodziło bardziej o Geksa 1, bo Geks 1 jest jedynym Geksem, który zadebiutował na 3DO i warto też wspomnieć, jest to jedyna gra, gdzie jest system zapisywania, nie hasłami tak jak w wersji na PS1 czy na PC, tylko normalnie tam na 3DO jest karta pamięci i możesz sobie na kartę pamięci zapisać. Dobra, co z tym Geksem? O co ci w ogóle, pomidor, chodzi? Dlaczego w ogóle takie tło wybrałeś, żeby opowiadać o Geksie? Otóż taka mini ciekawostka, rok temu z Justyną właśnie byłem w tym miejscu i żeśmy sobie tak na luzie pogadali właśnie na ten temat, który dzisiaj chcę z wami pogadać. Odnośnie tego, co ja sądzę na temat, nie wiem, powrotu Geksa, o ile jakikolwiek kiedyś powrót ta seria będzie miała. Szczerze wam powiem, bardzo bym się cieszył, dlatego że uważam, że Geks jest serią, która jest trochę niedoceniona. Jakby ona w jakimś stopniu jest znana, ale w Polsce, no, w Polsce jest w jakimś tam małym stopniu też znana, ale nie tak bardzo jak za granicą, wiadomo o co chodzi. I powiem szczerze, słyszałem tam różne plotki, przecieki i tak dalej, że niby z nieoficjalnych oczywiście źródeł, że Gex niby ma jakąś szansę na powrót jeszcze w tej dekadzie PlayStation 4. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co mam na ten temat sądzić, ponieważ uważam, że jest to jak najbardziej fajna seria. No tutaj dopóki Sony lub studio, które ma za zadanie zabrać się za tego Geksa, milczy, to troszeczkę jest tutaj mały problem, dlatego że no co, mamy się kierować teraz domysłami? No sorry bardzo, no nie jesteśmy chyba jakimiś ułomami, żeby się tylko tutaj na domysłach kierować. Ja tylko wam przekazuję, że coś na ten temat słyszałem. Dobra. Bardzo ładna sceneria za mną, co nie? Dobra, wracając. Tam gdzieś czytałem odnośnie jakiejś fabuły Geksa 4, bo nie wiem, czy wiesz, ale nie wiem, czy wiecie, ale po prostu Geks 4 miał oficjalnie wyjść na PlayStation 2 pod jakąś tam nazwą, też z Gekką oczywiście, bo jak pamiętacie, od drugiej części, czyli Gex 2 Enter the Gecko, miały pojawić się jeszcze następne części. Gdzieś tam bodajże były planowane 5 części, z czego dwie ostatnie miały być na Playu 2. I tam właśnie miały mieć też ten podtytuł Gecko. No, ja rozumiem, że Gex jest Gekonem, ale takie ciągle podkreślanie to tak samo jakby ciągle robić przykładowo, nie wiem, Crash Bandicoot i The Bandicoot. I tak wiecie, każda gra miałaby końcówkę tego podtytułu The Bandicoot. Albo Spyro the Dragon 2 na przykład i byłoby The Dragon na samym końcu. No, jest to dosyć abstrakcyjne, jest to dosyć śmieszne, no ale no cóż, wiem, że studio, które robiło Geksa, czyli Crystal Dynamics, miało chyba umowę z Crystal Dynamics chyba miało umowę z Sony, że zrobią tylko trylogię Geksa i na tym seria jakby pójdzie gdzieś dalej, czyli jakby inni deweloperzy będą zajmowali się Geksem. Ale nie wiem, ile w tym szczerze jest prawdy, bo to jest coś, co zdążyłem sobie gdzieś tam w necie wyczytać i chciałem się z wami tym podzielić trochę. Odnośnie właśnie Geksa 4,
Słyszałem też takie przecieki, że fabuła miała być taka, że miał niby res powrócić, ale tak szczerze wam powiem, że jakbym ja widział Gexa, to wiem, że teraz dostanę pewnie za to hejt od takich super hardkorowych fanów Gexa, ale ja jakby jestem zdania, że raczej res jako antagonista, jako postać nie powróci do serii. Jakby rozumiem, że Gex nie jest jakoś super wymagającą fabularnie serią, i w Gexa nie musisz grać kanonicznie, żeby cokolwiek rozumieć, bo jest to taka platformówka, która raczej nie ma głębokiej fabuły, no nie oszukujmy się. Ale jakby to wam powiedzieć szczerze? Jakbyśmy mieli pociągnąć wydarzenia z trzeciej części, to uważam, że Gex musiałby dostać nowego antagonistę. Ja wiem, że teraz połowa osób mi powie, no dobra Pomidor, ale Gex jakby nie powinien dostać nowego antagonisty, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni przykładowo do Reza, bo Rez był od pierwszej do trzeciej części. Na przykład jak ty to przebijesz, bo na przykład taki doktor robotnik w serii Sonika dostał tyle razy w pierdziel i tak wracał. Cortex też wracał, mimo że dostał tyle razy w pierdziel. To czemu Rez nie ma wrócić? Otóż trochę jest to nielogiczne, dlatego że jak pamiętacie Gexa trójkę, to Rez dostał tam taki ostry w pierdziel, że nawet nie ma szans, żeby ktokolwiek spowodował powrót jego tutaj. Więc moim zdaniem jest to tak mało prawdopodobne, jakby wyszła kolejna część Gexa. To nie wierzę w to, że raczej Rez by powrócił. Jak już oni by skupili się na wprowadzeniu jakby nowego antagonisty, bądź też nowej osoby, która po prostu z Gexem miałaby na pieńku. Koniec końców, jakie ja mam zdanie na ten temat? Czy Gex ma szansę powrotu? Czy jest to jak najbardziej ok? Czy i nastawiam się na to przede wszystkim? Na dzień dzisiejszy zdanie mam takie, że Gex raczej nie wróci. A przynajmniej prędko nie wróci do naszego, że tak powiem, grona gier. Dlatego, że to jest seria, która już od bardzo, bardzo, bardzo dawna jest skończona i ostatnia gra bodajże wyszła w 1999, czyli w roku, gdzie była premiera Crasha Team Racing na PS1. Bo bodajże chyba Gex trójka wyszedł właśnie w 1999, z tego co pamiętam. A jak nie, no to tutaj będzie jakby data, która, że tak powiem, się będzie poprawną datą. Tak czy siak, fajnie by było, ale jak już bym miał Gex wrócić, to podejrzewam, że wróciłby w postaci remake'u trylogii. I ewentualnie jak trylogia by się przyjęła, to być może pojawiłaby się jeszcze kolejna część. Nie wiem, jeżeli chcecie, możecie sami pospekulować w sekcji komentarzy tu na dole, jaka fabuła by była w Gexie czwórce, jakby wyszedł nowy Gex, jeżeli by twórcy postanowili jednak nie robić remake'u trylogii, tylko już polecieć z nową częścią. Jeżeli natomiast chcecie, to możecie nawet napisać, jak według was by wyglądał gameplay z nowego Gexa, który by miałby powstać. I co wy o tym sądzicie na powrót Gexa? Czy chcielibyście powrotu tej serii, czy raczej ta seria powinna zostać tam, gdzie jest i lepiej, żeby się już nikt za nią nie tykał i po prostu powspominać sobie, jak to kiedyś się grało w sympatycznego Gekona. Trzymajcie się, cześć, to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.